Witam Was, moi kochani, w grze Dead in Finland. Kontynuujemy sprawdzanie gier, które zakupiłem sobie na Humble Bundle. Survivalowe gry, survivalowe przeceny. A więc ograłem już troszeczkę w The Wild 8, a teraz Dead in Finland. Przyszło mi przetestować. Słuchajcie, po polsku jest gra, pięknie. Rusza myszką, rusza się ekran, bardzo ładnie widzę rysowane postaci, także mam nadzieję, że gra będzie ciekawa i sprawi mi mnóstwo frajdy i radości. Uwaga, zaczynamy nową grę. Oczywiście nie grałem, nie znam się na tej grze w ogóle, nie widziałem żadnych gameplay, więc po prostu w ciemno, jak zawsze w ciemno. Puste miejsce. No to lecimy. Nowa gra, nazwij swój profil. No jak, jaki? No oczywiście, że Vigo. Pyk. I wybierz swój los. O, ja cię kręcę. A to jest... Aby odblokować ten tryb gry, wymagany jest zakup DLC. No nie, no to muszę wziąć w tryb fabularny. Wybierz poziom trudności. Ujo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 j
książkę Udaj się na wakacje. Na przetrwanie, oczywiście, że przetrwanie, samouczek włączony, prawdziwy wiking, co to jest? Dobra, na razie niech jest standard, bo to my tylko testujemy grę. To nie są, to nie będzie seria, nie będzie, nie są żadne odcinki, to jest tylko test. Jak mi się spodoba, to będzie, będą odcinki. Get what you want, and what the gods gave me was fire and steel. Kill the bastard! They screamed. Luckily, we were warned in time. I can't forget the tears of my beloved Bloodywed when they burned down our house, our memories. I yelled, "Drop these bags and row if you want to live." We barely escaped on a stolen boat, with no map and no destination. They didn't bother to follow us. No turning back. We were exiled. This is how our miserable journey began. We drifted for days, depressed. Hungry, lost. We thought we had reached the end of the world when the gods sent us the most terrible storm. Our fate was decided. Death, oblivion. Then we saw it coming out of nowhere. Salvation. Or Loki's dirty tricks. The gods are playing with us. But I just know that we must survive. Okej. Ciekawe. Słuchajcie, no to mamy rodzinę, która została wygnana i trzeba przetrwać, przeżyć sztorm. No, oczywiście pod górkę, jak zawsze, nie? Pływają wiele dni, bez jedzenia, głodni i tak dalej, a tutaj wygnanie i później sztorm i, no i, no i gdzieś na szczęście na jakiejś wyspie są. Bloodywed, Kari, Moira, gdzie jesteście? Tutaj jesteśmy, kochanie. Nic nam nie jest. Chwała Odynowi. Wygląda na to, że Wszechojciec nas porzucił, nie porzucił nas całkowicie. Nie liczyłabym na to, biorąc pod uwagę ostatni obrót wydarzeń. Kari, wszystko w porządku, moje dziecię? Tak, mamo, mam się świetnie. Nasz dom spalono, największy sztorm Njorda w naszych dubskach
i perfekcyjne cumowanie taty na ostrych kamieniach nieznanej wyspy. Dzień idealny. Mamy ją pocieszyć, pożartować czy skarcić? A więc tak, mama pociesza, tata karci, a mój raczej chyba, być może siostra, pożartuje z nią, tak? No cóż, jest i tak ciężko, jesteśmy wszyscy wkurzeni, ja bym chętnie ją skarcił za takie gadanie głupie, ale cóż, niech mama ją pocieszy. Tak długo jak rodzina trzyma się razem, damy sobie radę. Lamerskie. Co lamerskie? Tak, tak, wiem. Depresja. Że co? Minus 5. O kurde. Jakieś statystyki się w ogóle... Ja, o co chodzi? Tak, cóż, to urocze i w ogóle, ale co teraz zrobimy? Eirik, czy masz jakieś pojęcie, gdzie jesteśmy? No to on by teraz powiedział, powinien powiedzieć tak. Cholera, pewnie, że wiem, gdzie jesteś. Jesteśmy na wyspie. To ty ślepa jesteś? Ale tak nie powiedział. On powiedział, nie, dryfowaliśmy daleko na zachód przez wiele dni, do krańca świata, jak widać. Nigdy nie słyszałem o wyspie tak daleko na zachodzie. Nie sądzę, aby jakiś wiking kiedykolwiek tutaj przybył. Trafiłeś do Polski pewnie. Czy wiem, ja wiem, to był głupi żart. Geograficznie jest to niemożliwe. Ale spoko, płynęli na zachód przecież. Nieważne. Powinniśmy zwiedzić okolicę. Może uda nam się znaleźć kogoś, kto mógłby tam nam pomóc. Może do Anglii dopłynęli? Może. A może dopłynęli do Islandii? Mam nadzieję, że ktoś nie okaże się lodowym gigantem albo gorzej. Zobaczymy. No dobra, dajcie mi grać już. Rodzina wciąż zdezorientowana wrakiem zaczęła się rozglądać. Zdecydowali, że odejdą od marnych pozostałości po ich statku i przeszukają las. Las był tak samo cichy jak oni sami. Atmosfera stawała się napięta, kiedy... Patrzcie tam! Ścieżka! Kari podbiegła do ścieżki, a pozostali podążyli za nią. Czyli jest tu życie. Podążali ścieżką prawie godzinę, kiedy w końcu znaleźli jej koniec, poza lasem. O, drewniana chatka, o tutaj. Nie wygląda na zamieszkałą. Świetnie. No to teraz jest nasza. Co teraz zrobimy? Nie ma nadziei na powrót do naszego domu, tylko ogień i stal czekają tam na nas, więc musimy rozpocząć nowe życie tutaj. To może być dla nas kraina nowych możliwości, tak długo jak tylko trzymamy się razem. Brawo, miłość w górę, tak jest. Wszyscy kochają tatę i męża. Jestem wdzięczna Frigg za to, że mogę znieść tę niedolę z moim mężem, moją drogą siostrą i moją córką. A, czyli to jest siostra. O, to masz szczęście, facet. Masz żonę i jeszcze siostrę jej żony. No brawo. Jakieś dobra, fajne statystyki do góry, wszyscy dobra. Bez mojej rodziny nie miałabym chęci na walkę i życie. Moira, jesteśmy tutaj dla ciebie, siostro, zawsze. Uch, no i znowu serduszko w górę, no pięknie. Ale nadal mam nadzieję, że ta przeklęta wyspa jest zamieszkana, a czas będzie bardzo się dłużył, jeśli jesteśmy tylko we czwórkę. Jeden facet. Świetnie. No i córki nie liczę, ale dwie kobiety. Fajnie. I będziemy potrzebować mężów, jeśli chcemy zaludnić wyspę, prawda, Kari? Nie. Ma mowy. Może zostać w łóżku ze swoimi brudnymi myślami. Ja zamierzam zbadać tę wyspę i uczynić ją moją. No może są jacyś mężczyźni? Może tu w ogóle jest jeszcze taki randkowy symulator? Kto wie? Słuchajcie wszyscy, to nie jest czas na żarty. Nadal mamy sporo do zrobienia, jeśli chcemy przetrwać. No dobra, ale może zacznie się survival w końcu, co? Nadal mamy wystarczająco wody pitnej na kilka dni, jeśli tylko będziemy ją przydzielać, a nie możemy na tym polegać, że nie rozumiem, może źle przeczytałem. Znalazłem dwie duże beczki, których możemy użyć jako pojemniki na wodę. Dobrze, i wlałeś dwa do dwóch beczek, 2 litry wody. Nie zapomnijcie, że picie wody z rzeki jest przed jej ugotowaniem. Nie pijcie wody z rzek przed jej ugotowaniem, dopadnie was śmiertelna choroba. I pasożyty, i bakterie. Więc to znaczy, że musimy rozniecić ogień szybko.
Pozostał mi tylko jeden grzyb. Proszę, weź go. Huba. No to masz las do, praktycznie, bo tych grzybów tam znajdziecie chyba, co? Dobrze, będziemy musieli zbudować wiele rzeczy, jeśli chcemy się tu osiedlić. Urządzę warsztat z kilkoma narzędziami, będziemy mogli tam pracować w spokoju. Ona urządzi warsztat. No proszę, widzisz, lepsza niż ty. Ale będziemy potrzebować zasobów, drewna, kamienia, lin. Na razie możemy pozyskać drewno z naszego statku. A masz przecież las, macie. No ale nie, no siekierę trzeba najpierw zrobić. No tak, mieliśmy tam trochę jedzenia, powinniśmy je przynieść. Tak, tak, ale nie wystarczy na długo. Nie możemy na tym zbytnio polegać. Rozglądałam się i znalazłam trochę rzeczy, których możemy użyć. Zobaczcie. Drewno 15 dostał. I linę znalazła. Skąd ona linę znalazła? Kamienie znalazła 2. No chyba kamieni to mogło być więcej znaleźć, hej. Pewnie pełno dookoła. Dobra robota, Kari. Och, tata cię pokochał za to. Powinniśmy jeszcze trochę zbadać okolice. Możemy znaleźć jedzenie, surowce i tak dalej, i tak dalej. I bestie, i pułapki, zgadzam się, powinniśmy eksplorować, ale bądźmy ostrożni, nie wiem czego się spodziewać. Mama też, więc córka ma taki sarkazm, bo i mama tutaj o, też tak widzę, że o, i bestie, i pułapki widzi, znajdzie. No dobra, Moira nic nie mówi, tylko patrzy w milczeniu na swoją siostrę i podziwiam w ogóle kolczyki Moiry. Zacznijmy pracę nad tym obozem. Mamy wiele, wiele, wiele do zrobienia. No w końcu! Dead in Vinland jest grą turową, a więc zawsze możesz się zatrzymać. Ja to chcę. Gdzie? Gdzie? Zatrzymaj, dalej. Stój. Nie. Gdzie? Ja bym chciał stop zrobić. Każdy dzień jest podzielony na trzy pory. Poranek oraz popołudnie. Poranek oraz popołudnie. A gdzie jest trzecia pora? Pozwalają tym postaciom. Aha, dobra. Już rozumiem. Poranek oraz popołudnie pozwalają tym postaciom na wykonanie różnych prac na rzecz obozu. Natomiast noc jest czasem przeznaczony na dyskusję, jedzenie, picie i odpoczynek przed następnym dniem. Super. Twoimi najistotniejszymi zasobami są ogień i woda. Zawsze pamiętaj o pilnowaniu ich stanu. Okej. Okay. Kliknij ten przycisk, aby uzyskać dostęp do zarządzania wodą i ogniem. Pyk. Dobra. Obecnie ognisko jest całkowicie zgaszone. Możesz je rozpalić za pomocą 5 drewna i 1 huby. Okej. Okay. Kiedy już je rozpalisz, musisz tylko dorzucać do niego trochę drewna, kiedy ogień zaczyna przygasać. Bądź ostrożny, bo bez ognia rodzina nie przetrwa długo, a huby nie ma zbyt wiele. Okej. Okay. Pyk. I lecimy. Pamiętaj, że postacie nie przeżyją pijąc wodę niezdatną do picia. Dlatego musi ona zostać oczyszczona do formy wody pitnej poprzez jej przygotowanie. Zauważ zmniejszającą się intensywność ognia. Gdzie? Tu? Podczas gotowania wody, ok. Dbanie o zasoby będzie wymagać od ciebie sprawnego zarządzania. Cyk! I ogień, intensywność poszła, ale my mamy wody zdatnej, mamy jeden wody zanieczyszczonej i mamy 2,5 litra wody, o, mamy całą wodę, 3 litry wody zdatnej do picia, ha, pięknie. Czas przydzielić jakieś zadania twoim postaciom. We wraku statku wciąż znajduje się trochę zapasów, ktoś powinien po nie pójść. Okej. Okay. Każda z postaci jest dostępna z poziomu bocznego paska. Uhu. Jedynie co trzeba zrobić, to przyciągnąć i upuścić ją na stanowisko aktywności w obozie. Na początku złap Moirę. Naprawdę, za co mam ją złapać? I upuść ją na stanowisko przeszukiwania. Moira. Ale ja nie wiem. To ja muszę znać ich imiona, nie? To jest Moira. Tutaj. Pyk. Moira, przeszukaj Świetnie. Temu, jak wykonywana jest każda z prac, przyjrzyjmy się dopiero, kiedy każdy będzie miał coś do roboty. Ktoś powinien przynieść trochę więcej wody. Okej. Okay. Tutaj jesteśmy, dobra. Złap Blodeuwet. Blondynę? Nie, ona nie jest blondyna, jest ruda. Nie wiem, jak ją nazwać, żeby po prostu mi się język nie łamał. I upuść ją na stanowisku przynoszenia wody.
lodę łówet. Przynieś wodę. Koniecznie musisz ulepszyć swój obóz. No już? Żeby móc tam spokojnie żyć. Warsztat umożliwi działanie rzemieślnictwa i zawiera wiele możliwości ulepszania obozu. Możesz zbudować nową stację oraz ulepszyć istniejące. Przenieś Eirika. Czemu nie normalnie po polsku Eryk? Na stanowisko wytwarzania. Ok. Eryk, wytwórz. Niektóre stacje mają dodatkowe opcje dostępne przez kliknięcie na stację. Pamiętaj, aby zobaczyć, czy dana stacja je posiada, zwłaszcza gdy właśnie została zbudowana. Kliknij na warsztat i wybierz plan wytwarzania. Warsztat. Wybierz plan wytwarzania. O Boże, cię mogę cię. Drewno to podstawowy surowiec przydatny do utrzymywania stopnia rozpalenia ogniska i wytwarzania nowych rzeczy. Dobrym pomysłem będzie wybudowanie chatki drwala tak szybko, jak to możliwe. Chatka drwala. Wow. Okej. Okay. Potrzebujemy drewna i liny. I akurat mamy 5 liny. I akurat mamy... Potrzebujemy 5 drewna, mamy 10. Możemy wytworzyć chatkę drwala. I co teraz? Warsztat jest obecnie uszkodzony. Jak to? Już? Co jest sygnalizowane przez kolor młotka? Ikona na panelu HUD stacji. Kliknij tutaj, aby mieć globalny widok na stan obozu. Aby mieć możliwość naprawienia uszkodzonej stacji. Już tak dużo statystyk się robi. Każda stacja, oprócz wraku statku i obozu ekspedycyjnego, niszczeje odrobinę każdej nocy. I po każdym użyciu przez jakąś postać. Gorszy stan oznacza niższą efektywność, więc pamiętaj o ich stałym naprawianiu, aby utrzymać je na maksymalnej efektywności. I co, kurka, teraz mam zrobić? To? Schron? Zasoby wody? Do zbudowania, garnek, suszarka. To jest chyba naprawa, tak? Chyba tak, warsztat jest... Aha, no i on się będzie psuł co jakiś czas. Kuźnia do zbudowania. Spoko. Dobra. Okej, okay, no to mamy to. I co dalej? Ostatnie, ale nie mniej ważne, eksploracja. Pamiętaj, rodzina właśnie przybyła na nieznaną wyspę. Kto wie, co znajdą? Zasoby, niebezpieczeństwo, a może nawet innych ludzi? Przenieś Kari na stanowisko eksploracji. I co, ja mam wysłać córkę na obcej wyspie do lasu albo gdzieś, żeby ją poszła sobie? Naprawdę? Sama? No dobra. Nareszcie każda postać ma jakieś zajęcie. Musisz tylko pozwolić czasowi upłynąć i obserwować wynik każdej aktywności. Dalej. O Jezu, ja się zlękłem, co się stało? Drewno, linę znalazła Moira. Tkaninę. Surową rybę. I co? Jezu, co ja mam robić teraz? Nie, zmęczenie. Ona jest zmęczona. Aha, o Jezu, co się dzieje? Okej, okay. Uff. A i ma patrzeć sobie, jak oni pracują. Tak, i nic nie robić w tym czasie. Mogę przyspieszyć chyba nawet. Chatka drwala. Zmęczenie. Biedak zmęczył się. O, a pani tutaj B coś tam się zmęczyła, popilnowała wody, tak? Czy poszukała wody. Dobra, a ty co znajdziesz? Pokaż. Ty wodę znalazłaś. Na plaży. Odkryto nowy teren. Świetnie. Plaża. Zmęczenie. I tyle. Wygląda na to, że Kari właśnie skończyła eksplorację nowego rejonu na wyspie. Spójrzmy, co tam jest za pomocą mapy. No i mamy mapę. Kliknij na nowo odkryty teren, oznaczony czerwonym wykrzyknikiem, aby przejść tam. A ja bym chciał zobaczyć tą wyspę. A mamy tutaj dużo chmurek. Pokryta jest chmurami wyspa nasza. My na razie jesteśmy tylko tutaj, a tutaj jakieś rzeczy są do eksploracji. Mam sporo rzeczy, będziemy eksplorować. Dobra, chodźmy zobaczyć tą plażę. Każde miejsce zawiera dokładnie jedną rzecz, z którą możesz wejść w interakcję. Znajdź ją, kliknij na nią, aby aktywować wszystkie dostępne akcje. Jeszcze raz, każde miejsce zawiera dokładnie jedną rzecz. Aha, tylko jedną, czyli tylko to. Większość z nich może być użyta tylko określoną ilość razy, na przykład 2.
a oznaczone na czerwono wskazują, że nie będziesz mógł wykonać żadnej akcji, dodatkowej akcji po kliknięciu. Pamiętaj, że wykonywanie tych czynności nie wpływa na czas dnia, więc możesz robić tyle, ile chcesz, możesz również zachować je na później. Utracona przesyłka. Zbadaj. Stara beczka spoczywająca na brzegu. Wydaje się pusta i bezużyteczna, albo została już opróżniona, albo jej zawartość jest rozrzucona gdzieś w pobliżu. Ale tylko zawiera jedną interakcję, tak? Więc przeszukaj, poszukaj łupu. Ona jest dobra w... bo ona jest dobra w eksploracji, to ona będzie szukać łupu. Cokolwiek zawierała beczka należy już do morza, ale może być... Ale być może fale nie rozniosły zawartości beczki zbyt daleko. Przeszukaj mieliznę. Kop pod beczką. Nie wiem. Kop pod beczką. Pyk, pyk. I co znalazłeś? Rozkopujesz piasek wokół beczki. Może coś zostało tutaj zasypane, kiedy beczka się rozbiła. Zmęczyłaś się bardzo. Migoczące w piasku światło przykuwa twój wzrok. Kopiesz, aż znajdujesz mały... mieniący się kamień, ciepły w dotyku, masz szczęście. Kryształ znalazłam ognisty i cuchnący eliksir. I wsio, tyle. Powrót do obozu. Okej, niektóre przedmioty są używalne, co znaczy, że mogą zostać użyte natychmiastowo na każdej postaci. Są bardzo pomocne w utrzymaniu ludzi przy życiu, więc powinieneś pamiętać, aby ich używać. Aha. Możesz uzyskać dostęp do panelu użyj przedmiotu przez boczny pasek lub kliknięcie bezpośrednio na postaci. Że co? Jezusie, nie wiem co, schron? Jakiego przedmiotu mogę użyć? Karta postaci, użyj przedmiotu. Okej. Okay. Spróbuj użyć przedmiotu na postaci, która potrzebuje go najbardziej. Lub ze względu na swoje osobiste preferencje, to zależy od ciebie. No dobra. Co to jest za przedmiot? Maść z dzięgla. Połknij trochę, aby uwolnić się od zdęć. Przepraszam. Przepraszam. Chroni także przed zarazą. Aha, to depresję zmniejsza. Minus 10 depresji. Ona ma 5 depresji, poczekajcie. O Jezu, ta Moira to jest depresyjna kobita. Ta nie ma depresji w ogóle. On ma 20. Czy ja mam depresję? Czy ja się tutaj utożsamiam z panem Erykiem, ale damy to Moirze, niech ma najwięcej depresji. No i masz 12 depresji, brawo ty! No, aby właściwie zarządzać dobrym samopoczuciem i wydajnością rodziny, twoja najcenniejszą zakładką jest karta postaci, gdzie możesz znaleźć wszystkie informacje, jakie potrzebujesz o każdej postaci. Możesz uzyskać dostęp do karty postaci poprzez boczny pasek lub klikając bezpośrednio na postać. Karta postaci. Proszę, ujać, nie mogę. Ja już mnie głowa boli od tych statystyk, ale dobra, szukajmy, czytajmy. Zdrowie każdej postaci składa się z 5 różnych części. Jeśli któraś z nich osiągnie 100%, twoja postać umiera. Jeśli jeden z członków rodziny zginie, gra się skończy. O, nie może być. Czemu? Nie można, nie wiem, żona mi umrze, Erykowi umrze i on by nie mógł z siostrą później żyć? Każda postać posiada różne mocne strony, wyrażane przez ich umiejętności. Umiejętności zawsze będą zwiększać się za każdym razem, gdy będą używane. Okej. Okej. Zmęczenie. O Boże. Nie wiem, o co chodzi. Umiejętności. Bio. A bio, czyli... Blodeuwet. Twarz kwiatów. W języku walijskim. To oni byli we Walii, już w Anglii. Znaczy Walia, Anglia, no. Urodziła się jako córka wodza małego klanu... nie będę czytał tego. Dobra. Zdrowe ciało... Cechy. Zdrowe ciało, negatywne, kura domowa, niezdarna, denerwująca i nienawidzi kamieni, ta kura domowa, ja pier...
Dzielę. Dobra. Co tutaj? Umiejętności są podzielone na cztery kategorie, z których każda może zostać osłabiona przez różne elementy zdrowia postaci. Okej. Okay. Walka. Ale fajne. Podoba mi się w ogóle, podobają mi się te rysunki. Naprawdę pięknie to wszystko wygląda. Relacje. Bonus pokrewieństwa. Statystyki. Ja cię nie mogę. Ile tych statystyk? To jest wszystkiego pełno. Słuchajcie, to jest naprawdę potężna gra, mi się wydaje. Moira, podejrzana czarownica. Poczekajcie, to jest walizka księżniczka. O, ja cię nie mogę. Ale zaraz, to doskonale z walizką księżniczką. To oni byli w Anglii, tak? We Walii i ją porwali i wywieźli? Nie wiem. No to mogę się dowiedzieć, czytając właśnie jej biografię. No, podejrzana czarownica. Uty. Karnie spokojna poszukiwaczka przygód. I niechętny bohater. Niechętny bohater. Niechętny, bo co? Może powinien być chętny. No dobra. No nie no. Korci mnie, ale nie widzę, żeby tutaj... No dobra. Urodziła się jako córka wodza małego klanu, którego ziemie zostały zaatakowane i splądrowane przez Jarla, kiedy była dzieckiem. Ona i jej siostry zostały wzięte do niewoli, jak to było w zwyczaju, i adoptowane przez szlachetnych Normanów. Dzięki jej naturalnej charyzmie została dobrze przyjęta w społeczeństwie wikingów, wychodząc za mąż za fajnego faceta. No Boże. O imieniu Eirik i rodząc mu urocze dziecko. Raz straciwszy krewnych, stała się bardzo opiekuńcza dla nowej rodziny, którą udało się jej zbudować, zajmując się wszystkimi i wszystkim w domu. Preferuje podejście dyplomatyczne i łagodne rozwiązania, ale zagroź jej rodzinie, a zobaczysz ogień w jej oczach i jej topór w twoich. Brawo. Dobra. Każde zadanie w obozie jest związane z umiejętnościami. Postacie wyższych umiejętności osiągają lepsze wyniki. Powinieneś być teraz w stanie zaplanować następną fazę samodzielnie. Pozostaw bohaterów w ich bieżących miejscach lub przenieś ich w zależności od ich umiejętności i potrzeb. Użyj przedmiotów, napraw stację itp. Kiedy wszystko wydaje się w porządku, po prostu kliknij na przycisk dalej, aby zakończyć fazę. Słuchajcie, podoba mi się gra. Naprawdę mi się podoba. Pięknie to wszystko wygląda. Ładnie rysowane. Mnóstwo statystyk. Korci mnie, żeby powiedzieć wam, że będzie seria, ale to wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak się przyjmie pierwszy odcinek, albo inaczej, jak się przyjmie testowy odcinek. Piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej tej gry. Muszę przyznać, że bardziej mi się podoba ta gra niż The Wild Eight. No, ale mam jeszcze wiele innych do sprawdzenia. Jeżeli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, podziękuję bardzo, jeżeli to zrobicie. I piszcie w komentarzach lub na Discordzie, co myślicie o tej grze i czy chcecie więcej. Ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się cieplutko, jak zawsze. Do następnego. Pa, pa!